Dzień dobry, drodzy Państwo. Witamy bardzo serdecznie na pierwszym poranku z Wilanowską Orkiestrą Dentą. Dzisiejsza audycja tytuł nosić będzie Jak działa orkiestra, czyli instrumenty dęte bez tajemnic. Podczas dzisiejszej audycji dowiemy się, jak zbudowana jest orkiestra, czyli z jakich instrumentów zbudowana jest orkiestra. Poznamy krótką historię orkiestr dętych, ale przede wszystkim usłyszymy, jak brzmi ten wspaniały zespół. I na początek, a czy będą tak, będą gry, będą zabawy, będą quizy. I na początek pierwsze zadanie, pierwszy quiz, pierwsza zagadka. Kto z Państwa odgadnie, co to jest za instrument? Najstarszy odnaleziony instrument pochodzi sprzed 40 tysięcy lat. Wykonany był, czy też jest, z kości mamuta. Słucham. Nie, to za szybko by było, ale dobra rodzina instrumentów. Słucham, Janek. Grzechotki, szukamy instrumentów dętych. Najstarszy instrument dęty, bardzo proszę. Flet, oczywiście. Słuchajcie, flet, który wyglądał w ten sposób, zrobiony z kości mamuta, w jakim cudem wywiercone otwory. I słuchajcie, to jest pierwszy podobno odnaleziony najstarszy instrument z rodziny instrumentów dętych drewnianych. Są nagrody. To było pierwsze zadanie. Bardzo proszę. Dziękuję. Drodzy Państwo, jak zbudowana jest orkiestra? Czyli z jakich sekcji instrumentów składa się taka orkiestra? I na początek, bardzo proszę o powstanie, instrumenty dęte drewniane. I mam do Państwa ogromną prośbę. Obserwujmy, śledźmy, jak te instrumenty wyglądają. W pierwszym rzędzie to są flety poprzeczne. Pierwszy rząd może sobie śmiało usiąść. W drugim rzędzie mamy instrumenty też z kategorii instrumentów dętych drewnianych. Są to saksofony. Tutaj altowe, tutaj saksofon tenorowy. I po mojej prawej stronie również instrumenty dęte drewniane, klarnety. Druga z sekcji, instrumenty dęte blaszane. Po mojej prawej trąbki, nasi wspaniali trębacze. Po mojej lewej stronie, w pierwszym rzędzie, puzony, waltornia, z tyłu, tuby i eufonium. Obserwujcie, patrzcie, jak te instrumenty wyglądają, bo później będzie też wiązało się z tym zadanie. I ostatnia z sekcji, instrumenty perkusyjne. Centralnie przed nami perkusja i wszelkie możliwe instrumenty przeszkadzające. Marakasy, bongosy, grzechotki. Trójkąt, tamburyno. Usiądźmy, dziękuję. Drodzy Państwo, z takich instrumentów zbudowana jest orkiestra, a teraz chcielibyśmy Państwu zagrać malutką próbkę dźwięku, zobaczyć, czy wszystko działa. Historia orkiestr dętych. Dosłownie parę zdań, żeby tylko wprowadzić temat, jak to będzie wyglądało. Orkiestry dęte zaczęły zyskiwać swoją popularność mniej więcej od XVII wieku. Właśnie wtedy zaczęły pojawiać się pierwsze grupy muzyków wykorzystujących instrumenty dęte do opraw różnego rodzaju uroczystości. Były one bardzo często wykorzystywane przez dwory królewskie czy też arystokrację do obsługi takich imprez jak koronacje, parady wojskowe czy też bankiety. Rozkwit muzyki dętej przypada na przełom XIX i XX wieku. To właśnie wtedy ukształtowały się współczesne instrumenty, a orkiestry zaczęły przybierać dzisiejszy kształt. Współczesne zespoły są niezwykle wszechstronne. Mają wykonywać zaaranżowane na orkiestry dęte utwory klasyczne, jazzowe, pop, rock i muzykę filmową. I teraz uwaga, będzie drugi konkurs. Jaka to melodia? Drodzy Państwo, malutki fragmencik. Kto odgadnie, podchodzi do mnie. Jest druga nagroda. Kto się tutaj pierwszy stawi, ten wygrywa. Będą cztery nutki. Uwaga.
Raz, dwa. Jest. Jedna osoba. Z rodziny Adamsów. Oczywiście, drodzy Państwo, był to oczywiście fragment muzyczny z filmu Rodzina Adamsów. Bardzo proszę. Jednak jednym z najbardziej znanych gatunków muzycznych jest oczywiście muzyka marszowa. Unikalne połączenie instrumentów, harmonii i dynamiki sprawia, że orkiestra porusza nasze emocje. Drodzy Państwo, sprawdźmy. Z tą melodią się nie wiąże ten konkurs, po prostu będziemy grali dla Państwa marsz Wiwat. We'll be right back.
Drodzy Państwo, był to oczywiście marsz Wiwat i nasza wspaniała, najmłodsza z drużyn, sekcja rytmiczna. Panowie i panie, powstańcie, bardzo proszę. Pokażę się raz jeszcze. To właśnie oni zagrali na werblach, bębnie, talerzach i różnych innych instrumentach. Dziękuję bardzo. Pamiętajmy, że to nie instrument gra, tylko to właśnie zadaniem muzyka jest tchnąć życie w kawałek drewna czy też kawałek metalu. Czy jest tutaj ktoś, kto chciałby nauczyć się w przyszłości bądź już umie grać na trąbce? Czy jest ktoś? Zapraszam. Jak masz na imię, powiedz? Matwiej. Matwiej, drodzy Państwo, znam ze szkoły i wiem, wspominał mi właśnie o tym, że chciałby się nauczyć grać na pocket trumpet, prawda? Czyli na takiej mniejszej trąbce. Mamy coś podobnego. I teraz, drodzy Państwo, zrobimy mały eksperyment. Ja Państwu pokażę, jak zbudowana jest trąbka. A, rozpędziłem się. To jest troszkę mniejsze wydanie trąbki, ale jest to też oczywiście trąbka. Matwiej, bardzo proszę. Jest ustnik. I teraz, drodzy Państwo, jak zbudowany jest instrument? Mamy ustnik, to jest to miejsce, przez które wchodzi dźwięk. Zaraz powiem, jak go wydobyć, żeby ten dźwięk się rzeczywiście odezwał. Dalej, mamy czarę głosową, z której z kolei wychodzi dźwięk. Czyli, jeżeli mogę na chwileczkę, tędy wchodzi, tędy wychodzi. Oczywiście obiegając dookoła te wszystkie rurki, stąd wychodzi dźwięk w pięknej postaci. Mamy jeszcze wentyle, czy też tak zwane tłoki, które pozwalają nam zmieniać wysokość dźwięku. Jest magiczny taki tutaj jeden przycisk. Jak spojrzymy sobie tam na ekran. Jest tam napisane spust wody. Drodzy Państwo, spust wody, czyli kiedy gramy, z naszych ust wydobywa się kropelka po kropelce ślina, która tu się skrapla i to właśnie tym takim kurkiem wypuszczamy tę ślinę z instrumentu. Dalej mamy takie jeszcze krągliki, które pozwalają nam ten instrument dostroić. I teraz tak, Matwiej, czy ty wiesz, jak wydobyć dźwięk z instrumentu? Tak. Jakbyś nam powiedział, jak ten dźwięk wydobyć? Dokładnie, drodzy Państwo, motorek, czy różne inne tego typu porównanie, czyli składamy dwie wargi i robimy coś takiego, uwaga, mniej więcej. I ten dźwięk, który przekazujemy do trąbki, nagle zmienia się w coś niesamowitego. I teraz chciałbym Państwu pokazać, na czym polega różnica osoby, która dopiero zaczyna grać na instrumencie, czy też będzie chciała się nauczyć grać na instrumencie, a naszym instruktorem, panem Michałem Michotą. Matwiej, bardzo bym Cię prosił, zagraj parę dźwięków. Drodzy Państwo, mniej więcej tak wygląda początkowy etap nauki gry na instrumencie. To może drażnić, to może też wpływać na emocje pozostałych członków rodziny, oczywiście, nie twierdzę, że nie, ale wystarczy rok, dwa. W przypadku Michała to już jest ile, Michale? 30 lat może być również. I co najśmieszniejsze, nie ma momentu, w którym kończymy naukę gry na instrumencie. Instrument się cały czas jak gdyby rozwija w naszych dłoniach, w naszych rękach i ten dźwięk cały czas pracuje. On się cały czas robi piękniejszy i zdobywamy tak naprawdę coraz więcej doświadczeń. Także zaczynając, gramy proste dźwięki po 30 latach. Michale? Na przykład coś takiego można wydobyć z instrumentu. Oczywiście to jest tylko trąbka. Mamy tutaj jeszcze do czynienia z wieloma innymi instrumentami, ale o tych chcielibyśmy Państwu powiedzieć już na innej audycji. Dzisiaj trąbka. Matwiej, jak to wygląda z Twojej strony? Czujesz, że to jest ten instrument? Tak. Drodzy Państwo, także mamy być może potencjalnego przyszłego naszego trębacza w Wilanowie. Poproszę. Dziękuję bardzo. I oczywiście za to, że byłeś naszym ochotnikiem, nagroda. Bardzo proszę. Drodzy Państwo, kolejne zadanie bojowe. Tak jak mówiłem, dzisiaj nauczymy się rozróżniać instrumenty. Mamy, kto mi przypomni, jakie mamy, to nie jest zadanie konkursowe, kto mi przypomni, jakie mamy trzy sekcje instrumentów w orkiestrze? Proszę. No to są perkusyjne, blaszane,
i drewniane dęte, oczywiście. To od razu chodź, jak już tak zabrałeś odważnie głos. Na ekranie, drodzy Państwo, mamy różne ustniki z różnych instrumentów. Po lewej stronie, w lewym narożniku, są to ustniki instrumentów dętych blaszanych. Co jest najfajniejsze? Czy to będzie trąbka, czy to będzie puzon, czy to będzie jakikolwiek inny instrument, każdy z tych instrumentów ma ustnik w formie, jakbyśmy to porównali do czego? Do takiego dzwonka, prawda? Taki troszkę jakby kielichowaty, ale możemy to nazwać też i dzwonkiem. I po tym kształcie ustnika możemy spokojnie rozpoznać każdy, zaznaczam każdy, jeden instrument dęty blaszany. Wszystkie trąbki, wszystkie puzony, wszystkie instrumenty z kategorii instrumenty dęte blaszane będzie miał ustnik mniej więcej tak wyglądający. Wszystkie pozostałe ustniki są to ustniki od instrumentów dętych drewnianych. Po lewej stronie saksofon, po prawej stronie u dołu to jest klarnet i u góry mamy podwójnostrojkowy instrument dęty, którego tutaj dzisiaj nie mamy, ale gra na nim chociażby nasz Łukasz Matusiak, również nasz jeden z instruktorów grający dzisiaj na saksofonie, a tak naprawdę fagocista. To jest właśnie ustnik od fagotu. Też, drodzy Państwo, zadanie bojowe. Zapraszam, chodź. Zadaniem Twoim będzie przypisać każdy z tych instrumentów do swojej rodziny instrumentów dętych. Albo dęte blaszane, albo dęte drewniane, zaznaczam. Okay. Utrudniłem. Wszystkie są z metalu, zauważ. Ale tak jak mówiłem, spójrz sobie tam na ekran, spójrz na ustniki i powiedz, który jest dęty drewniany, a który jest dęty blaszany. Mieliśmy w szkole. Poszła to łatwiznę, słuchajcie. No to trąbka to jest blaszany na pewno. Tak. Sztylet poprzeczny to raczej blaszany. Spójrz na ustnik. Tu mamy ustnik. Czy jest to taki kielich, dzwonkowaty kształt? Czyli co to będzie za instrument? Drewniany? Pytasz czy odpowiadasz? No to drewniany. Dęty drewniane, oczywiście. I ostatni instrument to jaki instrument? Puzon. Blaszany. Blaszany. Spójrz na ustnik, czy się zgadza wszystko? Tak. Czy jest taki kielichowaty kształt sobie delikatnie? No tak, raczej. Raczej czy na pewno? Tak, na pewno. Bo raczej mnie nie przekonuje, absolutnie. Dokładnie tak, jest to kielichowaty kształt, czyli mamy puzon, instrument dęty blaszany, flet. Drodzy Państwo, mimo tego, że jest to flet zrobiony z drewna, z metalu rzecz jasna, to przypisujemy go do instrumentów dętych drewnianych. Historycznie mamy też Piotrze. Drodzy Państwo, Piotr, nasz flecista, zakupił ostatnio przepiękny instrument, który jeszcze jest wykonany z drewna, co jest rzadkością. Co jest rzadkością. Dalej mamy trąbkę, która jest instrumentem dętym, oczywiście blaszanym, i saksofon, instrument dęty drewniany. Dziękuję bardzo. Zapraszam po nagrodę. Drodzy Państwo, widzieliśmy tą różnorodność instrumentów, niesamowitą różnorodność instrumentów. Jak to jest zrobione, że wszystkie instrumenty mogą jednocześnie grać w jednej grupie, w jednej orkiestrze, prawda? W miarę wyraźnie widać. Czy widzimy tytuł utworu? Jak brzmi? The Pink Panther, czyli utwór, temat przewodni z filmu Różowa Pantera. Teraz tutaj dla Państwa zakreślę takim prostokątem pierwszą sekcję, która dla Państwa zagra, i to będą instrumenty perkusyjne. Pokażę Państwu, jak wygląda granie poszczególnych sekcji. W tym przypadku nie będzie to z podziałem na instrumenty dęte drewniane czy instrumenty dęte blaszane. Mamy tutaj taki rozpis, który wskazuje nam, które grupy instrumentów grają. One się troszkę będą mieszały. Będą grały razem trąbki na przykład z klarnetami, czyli instrumenty dęte drewniane z instrumentami dętymi blaszanymi. Jednakże zobaczymy tematy, które będą wchodziły stopniowo i później zobaczymy, usłyszymy, jak te tematy brzmią razem. I żeby nie było, to już wszystko. Tak brzmi sekcja instrumentów perkusyjnych. Na ten moment rzeczywiście wydaje się, że bardzo skromnie. Ale poczekajmy chwilę. Teraz do nich dołączy
sekcja instrumentów, która będzie wykonywała głos trzeci, czwarty i piąty. I posłuchamy, jaki to jest temat i jak on później nam zabrzmi przepięknie w całej aranżacji. To uwaga. Spróbujmy. Raz, dwa, raz, dwa, trzy. I drodzy Państwo, teraz zaprezentuje się ostatnia z sekcji, czy też pierwsza z sekcji, głos pierwszy i głos drugi. Tutaj będą flety, będzie saksofon, Mikołaj, będą trąbki i będą klarnety. Uwaga. Grała sekcja pierwsza, druga, grała sekcja trzecia, czwarta, piąta i grały instrumenty perkusyjne. Pojedynczo można by się czepiać, prawda? Czegoś tam brakuje, jakichś małych elementów. Zobaczmy teraz, jak utwór zabrzmi w całej sekcji, czy też w całej orkiestrze. Drodzy Państwo, temat przewodni z filmu Różowa Pantera. I mamy kolejną zagadkę, kolejny konkurs, kolejny quiz tak naprawdę. To będzie zadanie dość trudne. Czy też będzie to zadanie dla osób bardzo spostrzegawczych? Pierwsza osoba, która do mnie podejdzie i wymieni wszystkie instrumenty, które zagrały solo w kolejnym naszym utworze, otrzyma nagrodę. Solówki będą troszkę, tak powiem, ukryte, bo nikt nie będzie wstawał, będzie tylko słuchać instrument. Obserwujmy, kto będzie grał, jakie instrumenty będziemy słyszeli, kto wymieni, podpowiem. Chodzi o instrumenty dęte, będą to cztery instrumenty. Szukamy czterech instrumentów, które zagrają partie solowe w tym utworze. A utwór The Bare Necessities z filmu Księga Dżungli.
sięga po nagrodę. Powiedz, jaki instrument słyszałeś solo? Czy była trąbka solo? Była. Mamy pierwszy instrument. Jeszcze trzy nam zostały. Jaki jeszcze słyszałeś? Ten taki największy. Tam sobie siedzi. Paweł, gdybyś mógł pokazać, jak ten instrument wygląda. Drodzy Państwo, Paweł Płaczkowski, również nasz instruktor tuby i instrumentów dętych, bruszanych, tych takich najniższych. Co to za instrument? Nie słuchaj. Nie słuchaj podpowiedzi. Spróbuj sam. Tuba. Tuba, świetnie. Mamy dwa instrumenty. To może teraz sobie Karolu. Drodzy Państwo, Karol Kuppe, również jeden z naszych instruktorów. Co to będzie za instrument? Nie słyszałem. Tym bardziej nie słyszałem. Puzon, świetnie. Rewelacja. Też było na P, trochę było bardzo blisko. I drodzy Państwo, ostatni instrument. Piotrze, gdybyś mógł pokazać. Drodzy Państwo, Piotr Zawadzki, nasz nauczyciel klarnetu. Co to był za instrument? Janek. Klarnet? Może być. Uznajemy, że chodziło o klarnet, tak? Bardzo proszę. Kolejny z utworów. I teraz tak. Chcielibyśmy pokazać, że w orkiestrze, oprócz tego, że grają instrumenty, to nie zawsze tak musi być. Z orkiestrą mogą również występować wokaliści. I tak się składa, że mamy dzisiaj, drodzy Państwo, dwie wokalistki na scenie, znaczy na widowni rzecz jasna. Jest to Lidia Cylkowska. Jest to Weronika Rostkowska. Żeby jeszcze pokazać malutką różnicę, Lidia jest w klasie czwartej, z kolei Weronika jest troszkę starsza. I chcemy pokazać, drodzy Państwo, też, jak kształtuje się tutaj głos, prawda? Bo to też tutaj mamy Lidię, która zaczyna przygodę z muzyką, zaczyna przygodę ze śpiewem, z wokalem. No i mamy Weronikę, która już ukończyła pewne szkoły, które mogą jej pozwalać występować na dużo bardziej poważnych koncertach. Jest dzisiaj z nami, z czego się bardzo cieszymy. A utwór, który wykonamy razem wspólnie, to będzie utwór Ale Jazz. A, żeby nie było. Razem z Państwem oczywiście. Próbujemy. Kto zna, ten śpiewa. Kawka na wynos dzisiaj towarzysz mi. To cappuccino niesłodzone benefit. Szekspirowski sztyk. Całe noce mi się śniły cię Romeo. Przyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta kawkę, woli sama pić. Ale ze mnie dzbam, teraz szansę ma. Inny kolor. Inny kolor. O, ale jazz, hardkorowo.
Państwo. Weronika Rostkowska, Lidia Celkowska, Filanowska, Orkiestra Denta.